tego typu działania, takie jak właśnie w Katowicach, czy w Szczygłowicach, czy w Sosnowcu i podobne w innych częściach kraju, to pokazywały nam, że władza jak zmienia strategię, że próbuje nas, szarpie coraz bardziej. I czuliśmy, że te konfrontacje mogą prowadzić do takiego decydującego rozstrzygnięcia ze strony władz. Była już mowa, były przecieki, że rząd szykuje stan wyjątkowy, jakieś posunięcia, takie rozwiązania siłowe. Wtedy jeszcze nikt nie używał określenia stan wojenny, tylko bardziej stan wyjątkowy. No i żyliśmy tak już w drugiej połowie 1981 roku właściwie w sposób ciągły, że coś się dzieje. Jechaliśmy na krajowy zjazd delegatów, ten pierwszy krajowy zjazd, nie będąc pewni, czy wrócimy. Też było przeświadczenie, że być może możemy być aresztowani właśnie na tym zjeździe. Także to stało się po jakimś czasie takim życiem codziennym, że jest zagrożenie, że nie ma chwili spokoju i że trzeba się liczyć z tym, że w każdej chwili może coś się wydarzyć. Po tym, jak władze opublikowały z Radomia wycinki wypowiedzi z Komisji Krajowej w Radomiu, przeczuwaliśmy, że to mocno się jakby eskalują te konfrontacje, że coś się może dziać. Zaczęliśmy się przygotowywać w regionie do potencjalnego stanu wyjątkowego. I tu mogę powiedzieć z dumą, że zarząd regionu wykazał się wielką odpowiedzialnością, gdyż w czasie dyskusji nad tym, że trzeba podjąć decyzję dotyczącą zachowania się związku naszego na wypadek rozwiązań siłowych, zarząd wypowiedział się, że zdaje sobie z tego sprawę, że wszystko, co mówimy, może być podsłuchane i że jak jest większa ilość ludzi, to bardzo trudno utrzymać to w poufności, w tajemnicy. Zarząd regionu upoważnił mnie, przewodniczącego regionu, jednoosobowo, żebym ja podjął decyzje dotyczące planu działania i że zarząd chce być poinformowany o wynikach tego planu, o planie chce być poinformowany, ale nie będzie wnikał, kto i jak ten plan opracowuje. Postanowił to tak ze względu na to, żeby dochować tajemnicy i żeby Służba Bezpieczeństwa się nie dowiedziała. Więc ja już jednoosobowo, bez informowania zarządu, kto to wchodzi w ten zespół, powołałem kilka osób najbardziej zaufanych i z tym zespołem, też wybierając odpowiednie miejsca, gdzie byliśmy pewni, że nie ma podsłuchu, opracowaliśmy plan zachowania się na wypadek wprowadzenia stanu wyjątkowego. Plan polegał na tym, żeby wyjąć dużą sumę, tam, o ile pamiętam, 20 milionów złotych tamtejszych, wyjąć dużą sumę gotówki i ją schować. Także przygotowaliśmy się do tego, znaleźliśmy miejsce, gdzie mogliśmy to schować. A dalej wybraliśmy 4 zakłady pracy, które miały stanowić centra dowodzenia w kolejności. Także domyślaliśmy się, że jak jeden zakład, ten główny zakład padnie, to ten następny przejmuje obowiązki dowodzenia. Także 4 zostały wybrane. Przewodniczący komisji zakładowych poinformowani zostali, cały zarząd został podzielony na 4 zespoły. No i podjęliśmy decyzję, żeby ogłosić gotowość strajkową już w czwartek 10 grudnia i żeby zarząd rozczłonkować właśnie po tych 4 zakładach,
10 grudnia to był czwartek, a w piątek miałem z zaufanym człowiekiem wyjąć te pieniądze z banku i schować w tym umówionym miejscu. Nawet ja nie wiedziałem, właśnie ten człowiek, który był dedykowany do tego, znalazł to miejsce. Ja dopiero miałem je poznać po wyjęciu z banku. I w czwartek, jak rano, mieliśmy pod wieczór porozjeżdżać się po zakładach pracy. W czwartek rano była decyzja z Komisji Krajowej o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Krajowej w Gdańsku w piątek, w sobotę. No i była konsternacja, jeżeli piątek, sobota jest Komisja Krajowa, a kilkunastu od nas ludzi, i to jeszcze kluczowych, miało jechać na to Komisję Krajową. No to podjęliśmy bardzo niedobrą decyzję, żeby odłożyć tą gotowość strajkową i wyjęcie pieniędzy nie z piątku, nie w piątek, tylko na poniedziałek. Powód też był taki, że Sejm miał się spotkać, obradować poniedziałek, czyli 14 i 15, czy 15 i 16 nawet, miał obradować Sejm i obawialiśmy się właśnie, że wtedy będzie ogłoszony stan wyjątkowy. Także wydawało nam się, że mamy jeszcze czas do poniedziałku. Także pojechaliśmy na Komisję Krajową, przełożyliśmy gotowość strajkową, no i tutaj nas naiwnie to zrobiliśmy i tego nie przewidzieliśmy. Nas wszystkich zaskoczyli, że wprowadzili w nocy z soboty na niedzielę i zamiast do zakładu pracy na gotowość strajkową, to na lompy trafiłem. Krajówka, atmosfera była konfrontacyjna, także Komisja Krajowa była dosyć agresywna, nastawiona konfrontacyjnie z władzą. I pamiętam Gwiazdę, Andrzeja Gwiazdę, wypowiedź jego, który no, zaliczał się bardziej do tych radykalnych, który dał takie trochę orzeźwienie dla nas, takie otrząśnięcie się. Mówi, że jemu coś tutaj nie gra, że my tak, że, znaczy jak wypowiedzi są takie bardzo agresywne, natomiast on mówi, to nie jest czas, żeby konfrontować władzę. Mówi, grudzień jest zimno, nie można łatwo strajkować. Mówię, na wiosnę czy lato to można na styropianie się położyć i mieć strajk okupacyjny, natomiast w zimie to trzeba i ciepłe i ogrzewanie mieć, i ciepłe ubrania, i jedzenia więcej. Także mówi, że to nie pasuje mu, żeby to... No i to mi się bardzo... No, takie rozwiązanie bardzo mi się podobają. No i właśnie szkoda, że wcześniej jakby... Ale nie wiem, co mogliśmy zrobić, bo to chyba nie my rozgrywaliśmy karty wtedy. Także to... Według mnie świadczyło o dużej mądrości strategicznej Andrzeja Gwiazdy. No i trochę proroczy były, że właśnie ten czas rozwiązania był korzystny dla władzy, nie dla nas.